Nie, nie mamy z nią szans. Odpalamy procedurę Gigę. Siemanku ludziska, witam was w kolejnym odcinku z Arka. W dzisiejszym odcinku, no, pójdziemy na minibossa. Mamy armię takich tutaj, Terizino, już tam pod wejściem. Ale weźmy sobie takiego R-Giganotozaura. To będzie taki nasz plan B. Jakby nagle wszystko trafił szlak, wiecie, tak jak to było właśnie w tamtych jaskiniach w ostatnim odcinku. Dobrze, to było w dość widocznym miejscu, mianowicie właśnie po tej stronie wyspy, na jesiennym biomie i właśnie przy takim wielkim drzewie. Tutaj już są nasze Terizino. Tylko trzeba dobrze wylądować. Ja je tak liczyłem plus minus, jest ich około 20, czyli tyle samo ile ostatnio Sarkozuków. Dobra, idziemy z naszym przywódcą wielkim Alfa i liczymy. Raz, dwa, trzy. 20 i chyba 21. Wszyscy są? I teraz cała ta wiara leci do jaskiń. Tam słyszałem, że jest pani pszczoło osa. Co? Co to jest? No ul. Jeden wielki ul. Tu jest tego więcej. Co to jest? Mrówki. Tego się trzeba pozbywać. To z zasady trzeba się tego pozbyć. 300 level? Ciekawe. Można to zniszczyć? Nie, to jest tak dla ozdoby. Spoko, spoko, spoko. Dobra, chłopaki. Trochę się boję. Co to jest? Tak. Tylko 30? Serio? Tak będzie. I co to jest? O kurde! Bijcie to! Ona coś spawnuje przy okazji. A z tego co patrzę to... Da, jest to do zrobienia, chłopaki, bijcie ją! Ej, nie, 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 może być problem. Ile HP? 175 tysięcy? Co? Możemy nie dać rady. Terizino są już tak na lekkim wyczerpaniu. Ej, 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 ej. Co to robi? Nie no, z tym trzeba uważać. Z tym dymkiem. Dobra, dobra. Bijcie ją! A! To jest najgorsze, że ten dymek, z tego co słyszałem, bije też mnie. Już! Pierwsze Terizino giną! Poczekajmy jeszcze chwilę. Nie, nie mamy z nią szans. Odpalamy procedurę Gigę. Proszę, wyjdź, dobrze! Oto, do widzenia. Nie wiedziałem, że ja tu po prostu mogę sobie wejść Gigałem i jest wszystko w porządku. 899 HP. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dobra, dobra, dobra. Ja by było na tyle, dziękuję bardzo, nara. Uff, tylko Gigał właśnie jest taki dość ryzykowny, bo jak mu się te serduszko tutaj, tu, gdzieś tu było, jest tu, załaduje, to zacznie nas atakować. A to już nie jest fajne. Co żeśmy dostali? Nic. Co dostał Giguś? Może coś dostał. Czy wyjście, że coś dostał? No nie będę wybrzydzał. Trzeba zliczyć straty. Mieliśmy 20 chyba, jeden Terizino, teraz... No nie ma co liczyć, zostało ich 4. 4? 4? Myślałem, że to będzie trudniejsze, co prawda... Gdyby nie nasz plan G, to byłby problem. Ale mieliśmy plan G. I... Nie ma problemu! No i co tu dużo mówić, to było dość straszne. Że taka potężna rzecz w ogóle jest w Arku. Tak samo kurczę jak w tych jaskiniach, jest kurczę jakiś alfa mozozaur, który też ma chyba 150 tysięcy HP. A jak jesteśmy w temacie alfa mozozaura,
tutaj no, respi się dość sporo sarkozuchów. Naprawdę, nie mam pojęcia ich jest. Zliczymy je w następnym odcinku. I dobrze je wykorzystamy. To było na tyle w tym odcinku. Dzięki, że oglądaliście do końca. Widzimy się w kolejnym. Cześć.